Kwartał, drodzy Państwo, jest 21, jest niedziela, są vlogi, a raczej jest jeden vlog dotyczący, proszę Państwa, no nie daliście mi wyboru. Około 500 komentarzy w poprzednim filmiku świadczy o tym, że chcą Państwo najzwyczajniej w świecie usłyszeć vloga, co myślę na temat New World Order, który istnieje, nie oszukujmy się, oraz iluminatów stricte. Moi drodzy Państwo, chwilkę, poczekaję sobie, kombiniarek kurwa poprawię, bo mi trochę schodzi, to też z drugiej strony, żeby nie było za bardzo. I tak, ja już sobie przygotowałem catering, bo jesteśmy w mieście. Właśnie, może przede wszystkim powinienem wytłumaczyć Państwu dlaczego. Dziś jestem ubrany inaczej niż zwykle. Moi drodzy, nie jest to związane w jakikolwiek sposób z tym, że jestem w terenie. Jest to związane z tym, iż po prostu najzwyczajniej w świecie nie chciało mi się zapierdalać z plecakiem, z którym noszę ten outfit aż tutaj, więc pomyślałem, no kamerzysta niech zrobi obchód, gdzie jesteśmy. Znaczy nie powiem co to za miasto, jesteśmy ogólnie w wypizdowie mazowieckim, pojebowie wielkożydowskim. Moi drodzy Państwo, Illuminati to nic innego jak tylko światowa finansjera. Grupa Bilderberg, grupa, no wiadomo, rody Rothschildów, rody Rockefellerów. To wszystko ta światowa finansjera rządzi świat. I moi drodzy Państwo, czego chce New World Order? No bo jak sama nazwa wskazuje, z New World Order, co po mandaryńsku znaczy nowy porządek świata, to proszę Państwa, nowy porządek świata, na czym on ma polegać? Na czym on ma polegać? Tak jak w tej reklamie jakiegoś takiego produktu medycznego, co jakie są tam metody na ból brzucha czy coś innego. Tamta mówi, nie wiem, żartowałam. Proszę Państwa, jak ja kurwa słyszę takie reklamy, to mi się mokro w piździe robi. Ale dobra. Proszę Państwa, New World Order są to iluminaci. A co to są iluminaci? Iluminaci to inaczej lucyferianie. Iluminaci to zakon, tudzież organizacja już tam, nie wiem. No proszę Państwa, nie wiem, to jest wciąż spiskowa teoria, tak? Poprzedzana oczywiście wieloma faktami, tak? To, że iluminaci istnieją, to jest już jawny fakt. Jednakowoż, co dzieje się w środowiskach iluminatów? No cóż, tego nie wiem nawet ja. A zapomniałem się przedstawić, jestem Lisu Komando. Witam Państwa serdecznie. I proszę Państwa, New World Order to ogólnie będzie długi vlog, bo o tym trochę popierdolić trzeba. Proszę Państwa, NWO dąży do zmonopolizowania władzy, do światowego rządu, do światowego sądu, do światowej świadomości, szeroko rozumianej świadomości. Przede wszystkim do całkowitej i permanentnej kontroli społeczeństwa. Proszę Państwa, no cóż, zakładam, że Państwo nie są totalnymi technologicznymi wyjebami tak jak ja i mają coś takiego jak smartfon. Ja smartfona nie mam. I proszę Państwa, w tym smartfonie, to co, o czym był pierwszy vlog, Snapchat, Instagram, Facebook, Messenger, znaczy Messenger dodam chyba od Facebooka, nie wiem. Gadu-gadu. Choć gadu-gadu to chyba kurwa akurat upadła. No. Nie, jest to gadu-gadu. Kamerzysta, jest gadu-gadu? Nie, gadu-gadu nie ma. Ale chuj, nieważne, jebać to.
Moi drodzy Państwo, jesteście śledzeni. Jesteście no może nie śledzeni, no chyba, że gwałcicie małe dzieci, albo wpierdalacie ich korpusy, albo pijecie ich krew, tak jak w Hollywoodzie, tak, co potwierdził serdeczny Mel Gibson. Jeżeli oglądasz to Melu Gibsonie, to serdecznie pozdrawiam z tej strony. No cóż, no w Hollywoodzie wpierdalają dzieci, tak, ale to jest oczywista oczywistość, tak, to ja znowu nie odkrywam Ameryki. Nie odkrywam Ameryki. No i ta światowa inwigilacja ma oczywiście prowadzić do całkowitej władzy, jaką chcą osiągnąć Illuminati, tudzież właśnie trafniejsza nazwa Lucyferianie, bo to, że Illuminati to inaczej Lucyferianie, to jest fakt. Jeżeli na przykład, proszę Państwa, no to też jest ciekawe, zapomniałem to powiedzieć na razie zrobiłem w ogóle jeden vlog, nie, więc ten... Nie, sorry, dwa ze mną. To w tym drugim vlogu, proszę, ja nie licząc wstępu, to w tym drugim vlogu o gwiazdach pop zapomniałem dodać, że na przykład bardzo wiele gwiazd popu jest przepłacona, jest na garnuszku Illuminatów. No proszę Państwa, ja kiedyś na, żeby Państwa nie skłamać, MTV Greatest Hits, taki kanał na telewizorni, to proszę Państwa, ja kiedyś, znaczy, żeby było jasne, w tych MTV całych to nie ma za wiele, tak, umówmy się, nie ma zbyt dużo ciekawych utworów, choć parę jest. Przepraszam. I był live, bodajże live, z koncertu Beyoncé. I ta cała Beyoncé, proszę Państwa, tam już się żegnała z widzami, już zaraz miały lecieć jakieś normalne bity, tylko że bodajże wychwyciłem tam jeden bardzo ciekawy zwrot akcji, mianowicie żegnając się Beyoncé pokazała coś takiego. Widać to? Widać. Tutaj, żeby Państwa nie zmylić, bo mogą Państwo nie wiedzieć. W chrześcijańskiej, a konkretnie w katolickiej religii jest trójkąt, w którym jest oko, symbolizuje on Boga. Jest to nazywane okiem opatrzności, prawda? Natomiast iluminaci również wykorzystują oko. Najpopularniejszy ich, prawda, symbol to jest właśnie oko iluminatów, które możemy zauważyć na dolarze amerykańskim. I proszę Państwa, warto tutaj dodać, że po pierwsze, do banknotu amerykańskiego znak iluminatów nie trafił, kurwa, przypadkiem. Bo proszę Państwa, to jest również potwierdzone historycznie wraz z odkrywaniem Ameryki. Krzysztof Kolumb, tak jakby się w pierwszym vlogu popierdoliło, tudzież inni, prawda, ojcowie, założyciele, konkwistadorzy, to byli po prostu europejscy iluminaci, należący do loż masońskich, proszę Państwa. I teraz tak, jak mamy ten trójkąt iluminatów, no to ten trójkąt jest w piramidzie, prawda, co to oznacza? Znaczy trójkąt, no kurwa, no w piramidzie są trójkąty, no umówmy się. W tym wycinku piramidy, w tym samym czubku znajduje się to oko. No i to oko, tak jak wiele osób myli je z symbolem właśnie chrześcijańskim, katolickim, tutaj okiem opatrzności, nie panowie. Nie, moi drodzy Państwo. Ponieważ to oko jest nie wpisane w trójkąt, lecz w bryłę trójkątową. Trójkątową bryłę. No i co to jest? No i to jest, proszę Państwa, jawne odwołanie do tego, że iluminaci twierdzą, iż widzą więcej niż katolicy. Jest to jawny i bluźnierczy, podkreślam, bluźnierczy symbol nienawiści do kościoła katolickiego. No i moi drodzy Państwo, tego jest więcej. Zapraszam serdecznie do poczytania na forach społecznościowych, tudzież w Wikipedii, takich wydarzeń jak na przykład Bohemian Grove, takich wydarzeń jak otwarcie tunelu Świętego Gotarda, takiej afery jak Pizzagate, choć to nie do końca jest związane z iluminatami, ale po części tak.
Tudzież na przykład właśnie to, co wspomniałem wcześniej, Mel Gibson i Hollywood, który spływa krwią niewinnych dzieci, w których za murami Hollywooda, prawda, najważniejszą walutą jest krew dzieci. Proszę Państwa, to, że tam Bołonsese raz pokazała taki trójkącik, prawda, to jeszcze nic nie znaczy. Warto też zauważyć, że przy tym, jak pokazywała ten trójkącik, to nie robiła czegoś takiego, tylko coś takiego, oznaczającego trójwymiarowość tegoż obiektu. Kolejnym znakiem, już nie do końca iluminatów, choć po części też, jest zrobienie czegoś takiego. I ważne, żeby Państwo nie zmylić, nie czegoś takiego, nie chodzi o to. Coś takiego ma oznaczać dokładnie trzy szóstki, prawda? Szóstka pierwsza, szóstka druga, szóstka trzecia. No i teraz powiedzcie mi, jaka gwiazda pokazuje coś takiego, znaczy pokazywała, bo już nie nagrywa, zdaje się, na tym WUWO, czy tam innych koncertach, jaka gwiazda pokazuje taki znak? A no Lady Gaga pokazuje, kurwa.